15 listopada tego roku, jak zresztą każdego roku budżetowego, mija bardzo ważny termin dla każdego samorządu. Jest to termin złożenia projektu uchwały budżetowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, czyli w takim organie nadzoru nad nami, nadzoru finansowego, oraz przedłożenia tego projektu Radzie Miasta Oleśnicy. Czy pan wie, jak powstaje budżet miasta? Przykro mi, niestety nie. Nie mam zielonego pojęcia, jak powstaje budżet miasta. I nie mam dostępu do takiej wiedzy. I chętnie bym się dowiedziała. Przepraszam bardzo, czy pan wie, jak powstaje budżet miasta? A przepraszam, ja nie stąd. Budżet miasta Oleśnicy, najprościej mówiąc, to roczny plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dochód to wszystko, co otrzymujemy w danym roku. Są to dochody z subwencji, dostajemy je z Ministerstwa Finansów. Są to dochody z dotacji na zadania własne, zadania zlecone. Otrzymujemy je z budżetu państwa. Są to także dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych. Otrzymujemy je z Urzędu Marszałkowskiego, ale mamy także bardzo duże dochody własne. Dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu, z dzierżawy, ze sprzedaży nieruchomości. A przychody to są pewne takie oszczędności z lat poprzednich albo pożyczki, kredyty czy obligacje. Po drugiej stronie budżetu mamy wydatki, czyli to, co w danym roku wydajemy. I żeby budżet zamknął się, był zrównoważony, przychody i dochody muszą być równe wydatkom i rozchodom. Jest to podstawowa zasada budżetu, zasada równowagi i o to bardzo dbamy i nigdy nie zdarzyło się, aby ta zasada została złamana.